Ostatnio rozkminiałem, dlaczego zaniedbałem tak golenie. Bo kiedyś broda, ja zawsze, głowa wiadomo, bo tatuś co mi dał, trochę dał genetyki, ale dał mi też niezłe zakola. No i kiedyś zawsze goliłem, bo jak to nieogolony, jak to z zakolami, młody chłop. I ostatnio to zaniedbałem. Zastanawiałem się dlaczego. Dlaczego? Jedyne co rozkminiłem, to dlatego, że mam dziewczynę. I jakby to dziwnie nie brzmiało. Jak byłem kawalerem, starałem się bardzo. Nie, że teraz się nie staram, nie myję, śmierdzę i pekam, ale po prostu już to jest taka pewność, że już nie muszę się przed nikim starać w kwestii takiej powierzchownej, bo tak oczywiście to trzeba się starać, inaczej to chuj nie związek. I tak jak kiedyś zawsze myślałem, że kulturystyka w ogóle nie idzie w parze z związkami, to teraz powiem co innego. Nie ma dobrej kulturystyki, znaczy nie będziesz dobrym kulturystą, jeśli nie będziesz miał dobrego teamu. A dobry team to jest też dziewczyna. I nie mówię tu o usługiwaniu, że ci gotuje i w ogóle. Won, mucho. W każdym razie, chyba z tym śmierdzeniem to nie tak optymistycznie jak założyłem, ale nieważne. W każdym razie, chodzi o pracę, chodzi o team, który cię wspiera. I tyle. I to nawet też nie o to chodzi, o poklepywanie po plecach, bo takich to jest coraz więcej, w miarę jak liczby się poprawiają, czy wyświetleń, czy na wadze, w każdym razie. O takie szczere spojrzenie, ktoś ci powie i nie. W ogóle nie wiem czemu zacząłem o związkach, ale to jest ciekawy temat. Może pamiętacie mój film o Fit Couple, gdzie mówiłem, że Fit Couple nie istnieje? Trochę zmieniłem zdanie, uważam wręcz, że da się coś takiego zrobić, ale wymaga bardzo dużo pracy. I to z obu stron. No ale jedyne, no to ten film nie był na serio. Jedyne co było na serio, to naprawdę zauważenie, że zrobiła się na to moda, bo ludzie to lubią oglądać, Fit Couple i w ogóle. Ja tego nie trawię. Naprawdę uważam, że te słodkie pary i wszystko to jest mocno przejaskrawione. Oprócz tego nie pokazują niczego, co by było dla mnie odkrywcze lub inspirujące. Właśnie o to mi chodzi, że tam jest szczęśliwa, wiecie, pokazowy, idealny związek. Nie wiadomo, co się dzieje, jak wyłączysz kamerę. A ja bym zobaczył coś takiego życiowego. Na przykład laska na PMS, wkurwiona, wojna, chłop na przykład wkurwiony, bo nie poszły maksy na przykład i wojna taka. Tak ja bym coś oglądał o parach, a nie o ho ho, jak się kochamy, czy się kłócimy, czy nie, a lubimy razem na trening iść. Nie no, super, nie? Ale no ile można, to bym sobie obejrzał jakąś telenowelę albo coś, nie? Przynajmniej ludzie ładniejsi. No, w każdym razie jeszcze nie o tym mówiłem. O czym ja to chciałem powiedzieć? Aha! To jeszcze co mi się bardzo nie podoba, to takie kurwa dziwne clickbaity w tych tematach. Jak ktoś nagrywa z laską, to musi być o ruchaniu, co tytuł. Koniecznie o ruchaniu, taki dwuznaczny, że ha ha ha, ruchanie. Ja wiem może, że to działa na ludzi, na dzieci może bardziej niż na ludzi, ale no nie wiem, no może mi się to nie podobać. Co to wszystkim? No sorry kurwa, no nie podoba mi się i tyle. W każdym razie to, o czym chciałem powiedzieć, to jednak skupić się na tych roli związku w karierze sportowej. Może za mocne słowo, ale jeśli napieprzesz na siłownię, liczysz se makro i ten, to możemy całkowicie powiedzieć, że jesteś kulturystą. Kurwa, jaką mam klatę w ogóle w tym. Ja muszę część od dołu może kręcić, kurwa. A nie, później przybija mi ziąpionę na targach i mówi, kurwa, większy jesteś niż na wideo. No trudno, kurwa, chłopie, mam 1,91 m, no to jak mam wyglądać? Wiadomo, że widzisz mnie, później widzisz pokurcza, nie widzisz różnicy wzrostu, bo inne okno, inny YouTube, inny kanał. No i wyglądam na takiego ale ja znowu nie o tym. O tym, jak ważny jest właśnie oparcie w związku. I to mówię, nie gotowanie, bo związek musi być partnerski, a nie, że ktoś służy komuś. Bo widzę, że tak, o, ja mam super laskę, wszystko mi gotuje, mam wszystko na zawołanie. Nie o to właśnie chodzi. Właśnie skurwysynu, przez to się rozleniwisz i jak cię wreszcie zostawi twoją leniwą dupę, nie zrobisz nic nie zrobisz, palcem nawet nie kiwniesz. Taka jest prawda. Dobrobyt psuje, wiem coś o tym.
No i tyle w sumie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bang, 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 siła żubra.